Dzień dobry. Serdecznie witam Państwa. Guszkowski Wojciech z ulicy Żółkiewskiego, która znajduje się na Królewskiej Górze. Jak Państwo widzą, uliczka bardzo urokliwa, cichutka. W zasadzie na tej uliczce nic się nie dzieje. W zasadzie nie widzimy tu przechodniów, nie widzimy samochodów. Niewątpliwie jest to uliczka zapomniana. Ale ta uliczka ma swoje tajemnice, o których częściowo mówiłem w ciekawostkach historycznych traperach, ale dziś chcę jeszcze do tego dołożyć parę innych ciekawostek. Szanowni Państwo, ulica Żółkiewskiego od pewnego momentu jest ulicą wyłożoną, tak jak widzimy, klinkerem. I tu w tym klinkerze znajduje się ten słynny metalowy elemencik, który kiedyś w trakcie spacerów tutaj odkryłem, zidentyfikowałem jako element bramy. Bramy, która tu istniała kiedyś w poprzek ulicy. Szanowni Państwo, jak popatrzymy w tą stronę, to możemy dostrzec fundamenty dawnego słupa tej bramy. Widzimy tu cegłę obmurowaną i w tym miejscu ten słup się znajdował. Od tego miejsca też zaczynał się chodnik wyłożony płytkami cementowymi, które zachowały się do dnia dzisiejszego, no i na pewno liczą sobie ponad 70 lat. Dalej w tym chodniku znajdowały się, jak widzimy, rabaty kwiatowe, tu oddzielone krawężnikiem, które biegły w tamtą stronę. No niestety na dzień dzisiejszy chodnik jest zaniedbany, rabat kwiatowych nie ma, jest to wszystko zanieczyszczone, no i oczywiście nieużywane. Zwróciliśmy jeszcze uwagę na jedną różnicę. Otóż widzimy, że od tego słupka bramy mamy inne krawężniki w stronę nawierzchni klinkerowej niż w drugą stronę. Tu bardzo już zaniedbane, zniszczone krawężniki. Moim zdaniem te zniszczone krawężniki mogą pamiętać jeszcze okres przed II wojną światową, natomiast te nowsze położono po II wojnie światowej, ale mogę się mylić, także będę oczekiwał na wypowiedzi innych, którzy rozwiążą tajemnicę w różnicy tych krawężników. Znajdujemy się przed bramą, która w latach 60., 70. prowadziła do części gospodarczej istniejącego tutaj domu dziecka. Domu dziecka, który oficjalne wejście miał od ulicy Stefana Czarnieckiego 4. Ale tą bramą wjeżdżały samochody dostawcze z towarami dla stołówki domu dziecka. Popatrzmy na nawierzchnię podjazdu do tej bramy. Widzimy tu jeszcze tak zwane kocie łby, którymi ten podjazd był wyłożony, być może jeszcze nawet w latach 50. Popatrzmy za ogrodzenie. Z części gospodarczej dawnego domu dziecka nic nie zostało, wszystko zarosło. No, przypomina to jakiś tajemniczy, baśniowy ogród, przez który musielibyśmy się przedzierać. Po drugiej stronie również mamy zaniedbane tereny przy ulicy Żółkiewskiego. Popatrzmy, powalone drzewa, też nic się tutaj nie dzieje. W oddali widzimy budynek dawnej przychodni dziecięcej, gdzie można śmiało powiedzieć prawie połowa mieszkańców Konstancina pamięta tą przychodnię, gdyż przychodziła tam albo ze swoimi dziećmi, albo sama jeszcze jako dzieci. Po lewej stronie
za drzewami, no słabo widoczny budynek przychodni przy ulicy Wareckiej. Przychodnia w tym budynku funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Kolejnym miejscem ulicy Żółkowskiego budynek przy ulicy Żółkiewskiego 8. Budynek, który widzimy, to jest budynek gospodarczy znajdujący się na terenie dawnej kardiologii. Kardiologii przy ulicy Gąsiorowskiego, która została wyburzona i wznoszone są na tym miejscu nowe obiekty. Szanowni Państwo, w latach 60., 70. w tym budynku mieszkali gospodarze tego terenu. Natomiast jak popatrzymy parę kroków dalej, widzimy właśnie budowę na terenie byłej kardiologii. Znajdowało się letnisko dla pionierów, jak to wówczas mówiono, pionierów radzieckich, którzy przyjeżdżali tutaj w białych koszulach, czerwonych chustach, mieszkali w takich domkach kempingowych polskich przypominających beczki. Tu odbywały się ogniska, odbywały się spotkania, na które zapraszano również młodzież polską, bo miała być to tak szeroko pojęta integracja młodzieży polskiej z młodzieżą, jak wówczas nazywano, radziecką. Zostały z tego okresu niestety tylko wspomnienia świadków, którzy jeszcze uczestniczyli w tych ogniskach, czy pamiętają te ogniska. Zobaczymy, co czas przyniesie i co znajdzie się w tym obiekcie, który tu możemy teraz oglądać. Znajdujemy się przed bramą najsłynniejszej budowli, która niegdyś była zlokalizowana przy ulicy Żółkiewskiego, willi Julisin. Julisin to willa wzniesiona dla rodu Wartheimów przed II wojną światową. Willa z bardzo pięknym wyposażeniem, pięknym terenem, z basenem, co było rzadkością przed II wojną światową na terenie Konstancina Jeziorny. W czasie wojny willę Julisin wraz z terenem w swoje władanie przejęli Niemcy. Była tu siedziba gubernatora dystryktu warszawskiego Ludwika Fischera. Po II wojnie światowej, od 1948 do 1956 roku, Królewska Góra stała się ulicą rządową. Stąd szlabany, stąd bramy w poprzek ulic, stąd właśnie ten elemencik po dawnej bramie i słup, który przed chwilą widzieliśmy. W Julisinie osobiście zamieszkał Bolesław Bierut, który urzędowo pełnił wtedy funkcję prezydenta Rzeczypospolitej do 1952 roku, a po zmianie konstytucji pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po 1956 roku, po przemianach, które nastąpiły, w Julisinie zainstalowano dom dziecka. Dom dziecka dla dziewcząt pod nazwą Anusia. Dziewczynki z Anusi bardzo uroczo nazywano Anusiankami. Anusianki w tej willi były do lat 70. Później przejęta ona została przez Kuratorium Oświaty w Warszawie na ośrodek szkolno-wychowawcza. Później kupiona przez inwestorów prywatnych, którzy w 2008 roku podjęli decyzję o wyburzeniu willi. W ciągu 3 dni willa została wyburzona, mimo że jest wpisana do rejestru zabytków. Na szczęście sąd administracyjny podjął decyzję o odbudowie willi. Ale niestety do dnia dzisiejszego willa nie została odbudowana.
Jak widzimy, teren jest zaniedbany, zdziczały, zarasta coraz bardziej. Nic tutaj się nie dzieje, nikt tu się nie kręci. Z dawnej świetności Julisina pozostała w zasadzie ruina budynku, który stanowił kiedyś funkcję dawnej portierni, stanowił funkcję mieszkań dla pracowników tejże willi. Na terenie willi Julisin znajduje się, no nazwijmy to, bunkier podziemny, w którym tym bunkrze było centrum łączności bezpośrednie z Moskwą, gdzie mógł porozmawiać Bierut ze Stalinem. Po przeciwnej stronie ulicy Żółkiewskiego znajdowała się wartownia oraz wille, w których zamieszkiwali ówcześni przywódcy aparatu bezpieczeństwa Jakub Berman czy Hilary Minc, a dalej bliżej ulicy Wareckiej zamieszkiwał minister obrony narodowej, marszałek Związku Radzieckiego, który nazywał się Konstanty Rokossowski. W tych willach po wojnie zainstalowano niektóre oddziały stoceru dla dzieci, ale też w ostatnich latach zostały one tutaj zlikwidowane. Jak widzimy, ulica Żółkiewskiego przedstawia na dzień dzisiejszy bardzo przykry obraz. Nic tutaj się nie dzieje. Tereny są opuszczone, porzucone i coraz bardziej zarastają. I na koniec wizyty przy ulicy Żółkiewskiego pokażemy Państwu jeszcze jedną ciekawostkę komunikacyjną. Na końcu ulicy Żółkiewskiego znajduje się rondo. Prawdopodobnie jest to pierwsze rondo w historii naszego miasta, które służyło przed II wojną światową do zawracania być może jeszcze powozów, luksusowych samochodów. Jak widzieli Państwo, uliczka Żółkiewskiego jest bardzo wąska i ciężko byłoby tymi wszelkimi limuzynami zawracać, a po wojnie też samochody wożące dygnitarzy tu mogły swobodnie na tym rondzie zawrócić. Jak widzimy, też na tym rondzie na dzień dzisiejszy nic się nie dzieje. Szanowni Państwo, możemy się na koniec wizyty przy ulicy Żółkiewskiego zastanawiać, co dalej z tą ulicą naszą robić. Na pewno przydałoby ją się posprzątać, bo jak Państwo widzą, tu od długiego czasu miotły ani grabek ta ulica nie widziała. Nie wiem, jaki będzie pomysł na jej przywrócenie do życia. Na pewno jest elementem naszej przeszłości, naszej historii. Na pewno, moim zdaniem, trzeba by było zachować nawierzchnię, chodniki, które tą historię przypominają, bo właśnie historia to nie tylko wille, obiekty, dawni ludzie, ale również nawierzchnie chodników czy ulic. Mamy, Szanowni Państwo, majówkę, mamy kolejne weekendy. Serdecznie Państwa zapraszam na Królewską Górę do poznawania jej tajemnic, do poznawania jej pięknej, dawnej przeszłości, zastanawiając się, szukając pomysłów, jak byśmy tą ulicę przywrócili naszemu miastu. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Mam nadzieję, że parę ciekawostek w tym naszym materiale przybliży Państwu historię Żółkiewskiego oraz Królewskiej Góry. Dziękuję za uwagę i do widzenia.